Jak wyglądało życie ludzi w czasach, gdy nie było jeszcze internetu, samochodów, lodówek czy innych udogodnień, które na co dzień nam towarzyszą? Aby odpowiedzieć na to pytanie, cofnijmy się o 200 lat i sprawdźmy, jak funkcjonowały ostatnie pokolenia polskiej szlachty. A że XIX wiek to głównie społeczność wiejska, to znajdujemy się w naprawdę dobrym miejscu. Zacznijmy od salonu, który towarzyszył arystokracie czy bogatemu ziemianinowi w najważniejszych wydarzeniach w życiu, którymi najczęściej były spotkania towarzyskie. I chodziło o to, zapraszam, aby taki salon nieustannie przypominał gościom, że właściciel ma zarówno dobry gust, jak i pieniądze. Podczas spotkań tu odbywanych nie liczyła się tak bardzo treść rozmowy, ale etykieta, która jej towarzyszyła. Oczywiście dobre wychowanie było już wpajane od kołyski, a jak ktoś to przegapił, to musiał nadrobić, na przykład czytając jeden z popularnych wtedy poradników dobrego wychowania, które na przykład uczyły, jak zrobić prawidłowy ukłon. Należało zrobić parę kroków w przód, a następnie odstawić nogę w lewo lub w prawo, w zależności od tego, gdzie jest miejsce. Powiedzmy, że w prawo. I teraz pochylamy klatkę piersiową tak głęboko, jak wysoko w hierarchii jest osoba, której się kłaniamy, i w trakcie podnoszenia delikatny krok w tył. Teraz arystokrata oceni po zgrabności takich gestów, czy osoba, z którą ma do czynienia, należy do arystokracji, jakiejś warstwy wyższej, czy tylko do niej aspiruje. A to by oznaczało, że ja z moim ukłonem raczej na takie salony bym się nie dostał. Poza wyglądem salonu, o klasie dużo mówił również strój. I o ile panowie nosili w tamtym czasie surduty na modłę angielską, dość standardowe, to prawdziwą wizytówką rodziny było ubranie pani domu. Podstawowa zasada związana z ubiorem kobiecym była jedna. To znaczy, że ciało dopasowywano do stroju, a nie strój do ciała. Ideałem była taka właśnie figura klepsydry, jak ją uzyskiwano. Najważniejszy był gorset. To on decydował o kobiecości, dlatego że taka młoda panienka zakładała swój pierwszy gorset na swój pierwszy bal. Poza tym równie ważna była krynolina, czyli ten stelaż, który podtrzymuje całą suknię. Jako dżentelmen nie mogę zajrzeć pod suknię tej młodej damy, dlatego musicie mi uwierzyć, że pod nią znajduje się stelaż robiony w tamtym czasie z metalu albo z drewna. Największe krynoliny miały średnicę nawet 2 metrów. To oznaczało, że przez niektórych były nazywane przenośnym więzieniem, bo taka kobieta nie mogła swobodnie przejść przez drzwi, nie mogła również usiąść, a jakiekolwiek próby oparcia się o ten stelaż najczęściej kończyły się tragicznie. Poza tym, jak kobieta z takim stelażem wychodziła na spacer i wiatr podwiał jej fragment sukni, to nawet nie miała żadnej możliwości, aby dokonać jakiejś drobnej poprawki. I to wszystko obrazuje, jak konwenanse społeczne utrudniały życie warstwom wyższym. Chłopi mieszkający w okolicy podśmiewali się z takich pańskich zachowań, bo ich savoir-vivre nie przewidywał na przykład przepuszczania kobiety w drzwiach w drodze do karczmy, kościoła czy do chaty. Kiedy już wszedł do środka, to witał się tylko z mężczyznami. Kobiety przy przywitaniu były pomijane. Zresztą w nieco innych aspektach życia również, w absolutnym przeciwieństwie do zachowań panujących u szlachty. Dla młodej panienki wolność kończyła się zaraz po wyjściu z domu. To znaczy, że teraz jest jeszcze wolna, ale już teraz zniewolona.
jak takie zniewolenie się objawiało. A mianowicie tak, że w takiej sytuacji musiała zawsze przebywać z jakimś towarzystwem, z guwernantką, z krewną, z rodzicami, nawet kiedy po prostu chciała pójść do kościoła. Gdyby ktoś ją przyłapał na samodzielnym poruszaniu się poza domem, to wtedy jej reputacji groziło zrujnowanie. A co działo się wtedy, kiedy opiekun albo mąż wyjeżdżał? Wtedy podręcznik dobrego wychowania z XIX wieku spieszył z pomocą i od razu mówił, że wtedy żona winna przenieść się do rodziców męża, a w wyjątkowo smutnych przypadkach do swoich. Sprawa się komplikowała, jeśli taka panienka dopiero chciała zostać czyjąś żoną, bo gdzie miała poznać miłość swojego życia. I temu właśnie służyły takie spotkania proszone przy stole, podczas których po oficjalnym zapoznaniu, jeśli kawaler był zainteresowany, to dyskretnie asystował. Tu podsunął krzesełko, tu zaproponował coś do picia i do niego należała decyzja, czy spotkania będą kontynuowane. Jeśli panna mu się spodobała, to przechodził do kulminacyjnego momentu. Tutaj w sypialni pod osłoną nocy kawaler mógł rozebrać swoją sytuację na czynniki pierwsze i zastanowić się nad wizytą w domu wybranki swojego serca. Oczywiście takie spotkanie odbędzie się pod czujnym nadzorem ze strony rodziców, aby, broń Boże, nie doszło do nadszarpnięcia reputacji panny. A co było po paru takich spotkaniach? Wtedy do gabinetu ojca młodej damy przychodził krewny albo przyjaciel kawalera, a od drugiej ćwierci XIX wieku sam zainteresowany i prosił o rękę. Jeśli zgoda została udzielona, następował rytuał zaręczyn, który, drogie panie, był obustronną wymianą pierścionków, a nie przejściem od pana do pani. Zerwanie takich zaręczyn było czymś bardzo niepożądanym i mogło się wiązać z wykluczeniem przez towarzystwo. Chłopskie zaręczyny miały o wiele bogatszą symbolikę niż te szlacheckie, dlatego że do domu gospodarza najczęściej nie przychodził sam kawaler, ale wysyłał przedstawiciela w postaci swata. I to on decydował, patrząc na gesty i miny gospodarzy, jakie mają oni zdanie o kandydacie. Oczywiście miał na to parę metod, takich jak test wódki. Oczywiście gospodarz musiał czymś poczęstować, przecież nie poda herbaty. Ale teraz swat bardzo dokładnie patrzył na reakcję matki. Jeśli zwlekała z przyniesieniem kieliszków, trzeba było jej o tym przypominać. Bardzo źle. Natomiast jeśli nagle poszła i kieliszki były już na stole, to świetny znak i można było przejść do dalszej części testu. Tym razem trzeba było sprawdzić reakcję panny. Po nalaniu jej kieliszka wódki, jeśli wzięła go i wychyliła natychmiast, nie będzie to dobra kandydatka na żonę. Jeśli natomiast zwlekała, wstydziła się swata, to już bardzo dobrze. Po całej masie takich gestów i jeszcze innych, swat dopiero decydował, czy zapyta o rękę w imieniu swojego kolegi. W okresie narzeczeństwa, w warstwach wyższych, młodzi nie mieli za dużo okazji do tego, aby poznać się lepiej, dlatego że wszelkie spotkania były ściśle kontrolowane przez rodziców, a korespondencja podlegała cenzurze. Już po ślubie pani zyskiwała taki piękny gabinet, w którym się znajdujemy, ale traciła coś innego, a mianowicie swoje nazwisko. Dzisiaj wiele pań buntuje się, że dołączając nazwisko męża tracą swoje panieńskie, ale w XIX wieku niektóre panie traciły nawet imię w formie dzierżawczej od męża. Jak mieliśmy panią Karolową Kremerową, to oznaczało, że wyszła za mąż za jaśnie pana Karola Kremera. Czas na lepsze poznanie się był dopiero po ślubie, ale o jakim lepszym poznawaniu się możemy mówić, skoro mamy tutaj łóżko jednoosobowe? A w wielu polskich dworach, i na przykład w tym, istniały osobne sypialnie dla pana i dla pań. Dzisiaj może nam się to wydawać dziwne,
ale w tamtym czasie było zupełnie w porządku i oznaczało poszanowanie prawa dla prywatności zarówno jednej, jak i drugiej strony. Dlatego, że w tamtym czasie oprócz łóżka, szafek w sypialni znajdowały się inne przedmioty, już bardziej osobiste, jak na przykład ten XIX-wieczny bidet. A skoro już mowa o myciu się, to w tamtym czasie nie istniało osobne pomieszczenie, które znalibyśmy dzisiaj jako łazienkę, a wystarczyło, że w sypialni znajdowała się miska i trochę wody. Codzienna poranna toaleta polegała po prostu na przemyciu twarzy i to wszystko. Jeśli natomiast chodzi o dbanie o włosy, to wystarczyła prosta szczotka, która według poradników z tamtego czasu dużo lepiej czyściła włosy niż ich umycie. Kąpieli natomiast zażywano dużo rzadziej. Wtedy służba wnosiła tutaj do sypialni na środku taką ogromną drewnianą balię, później blaszaną wannę, a następnie przy pomocy takich dzbanów przynosiła gorącą wodę. Ale może tutaj się pojawiać pytanie, jak załatwiano potrzeby fizjologiczne, skoro nie ma tutaj łazienki? W najlepszym wypadku obok istniała taka dodatkowa wnęka nazywana ubikacją, od niemieckiego ubikation, co znaczyło osobne pomieszczenie, w którym znajdowały się naczynia do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Jednak znacznie częściej dla wygody umieszczano je blisko łóżka, tak jak to było w tym przypadku. Po zapełnieniu takiego naczynia przychodziła służba i je opróżniała. A do tego czasu panowała tutaj dość gęsta atmosfera. W innych dworkach i na wsiach załatwiano swoje potrzeby po prostu wychodząc poza obejście. Ale te wspaniałe obiekty architektoniczne, które jawią nam się jako niezwykle stare, w rzeczywistości rozpowszechniły się w pierwszej ćwierci XX wieku za sprawą akcji przeprowadzonej przez ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoj-Składkowskiego, który nakazał ich budowanie w każdym gospodarstwie. I to właśnie od jego nazwiska nazywamy je Sławojkami. Ale oprócz łazienek w dworach brakowało jeszcze innych pomieszczeń i tak na przykład było z osobnymi pokojami dla dzieci. Zamiast tego budowano takie kąciki z zabawkami, a dzieci spały z guwernantkami albo nieco rzadziej z rodzicami. Ci ostatni mieli dość osobliwy, być może z naszego punktu widzenia, ideał dziecka, które widać, ale którego nie słychać. Chodziło o to, żeby dziecko jak najszybciej dołączyło do świata dorosłych i nauczyło się dobrych manier. A do tego czasu nie miało wstępu na salony. Mało tego, jeśli dziecko nie potrafiło dobrze zachować się przy stole, na przykład krzyczało albo płakało, to po prostu nie jadło z resztą domowników. Wysyłano je do kuchni i tam spożywało wszystkie swoje posiłki. Rodzice bezwzględnie wymagali posłuszeństwa i jakiekolwiek wybrzydzanie na potrawy było surowo karane. Ale to nie była jedyna reguła. Po tym, kiedy wszyscy zasiedli do posiłku, należało czekać na znak ze strony głowy rodziny. Jeśli ojca brakowało, bo na przykład się spóźniał, był gdzieś w interesach, to wszyscy grzecznie czekali. Wyjątkiem była jego dłuższa podróż albo choroba. Wtedy można było warunkowo taki posiłek spożyć samemu. Jest miło, pan jeszcze ojca nie ma. Co ciekawe, kiedy oglądamy jakieś filmy, które rekonstruują czasy XVIII czy XIX wieku, to możemy na nich zauważyć, że wszyscy bardzo elegancko posługują się zarówno nożem, jak i widelcem. Ale tak to wtedy nie wyglądało. Noża owszem używano po to, aby rozdrabniać pokarm, łyżka naturalnie przydawała się do jedzenia zup, natomiast widelec w nieco innej postaci, taką jaką widzimy tutaj, służył do przekładania jedzenia z półmisków na talerze. Natomiast później, kiedy już jedzenie się na talerzu znalazło, to jedzono je za pomocą palców, co było czymś zupełnie naturalnym i absolutnie nie było czymś niegrzecznym. Dopiero w późniejszej części XIX stulecia zaczęto widelca używać do tego, aby przenieść go bezpośrednio do ust. I po tym, jak był trzymany, czy jakoś tak topornie, czy może nieco bardziej elegancko, klasy wyższe były też w stanie rozpoznać swoich.
domownicy ani nie gotowali sobie potraw, ani sobie ich nawet nie przynosili, bo tym zajmowała się służba, która mieszkała bardzo często poza granicami dworu, tak jak w tym przypadku w tym budynku nazywanym służbówką. Zresztą posiadanie służby w tamtym czasie nie było czymś wyjątkowym, siła robocza była tania, ale prawdziwym luksusem było posiadanie służby męskiej, na przykład w postaci kamerdynera na styl angielski. Ale nie tylko służbówkę izolowało się od mieszkańców dworu. Podobnie było z kuchnią, którą budowano w innym budynku, a jeśli nie było to możliwe, to chociaż w pomieszczeniu znajdującym się jak najdalej od innych pokoi. Było to spowodowane dość osobliwymi myślami, że jakiekolwiek zapachy wydostające się z kuchni są albo nieprzyjemne, albo niezdrowe. Dlatego takie opinie zwłaszcza zaostrzyły się, kiedy wprowadzono kuchnię typu angielskiego. Dlatego, że rezygnując z otwartego paleniska, jeszcze więcej zapachów zostawało we wnętrzach. Jednak Angielka ostatecznie się przyjęła i właśnie z takiej kuchni zanoszono potrawy prosto na pański stół. Ale dlaczego ten stół nie ugina się od nadmiaru potraw? A to dlatego, że w XIX wieku, i to nawet w bogatszych majątkach, ilość jedzenia została zastąpiona przez jego jakość, a poza tym na dwory wkroczyła oszczędność. Całkiem dobrze widać to po najpopularniejszej książce kucharskiej tamtych czasów, czyli 365 obiadów za 5 zł autorstwa Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Podczas jedzenia cały czas rozmawiano, dlatego należało kroić potrawy w małe kawałeczki, aby z klasą kontynuować konwersację. Podobne rewolucje nastąpiły również w napojach. Całonocne libacje stały się wstydliwym reliktem sarmackiej przeszłości. Pospolita wódka była uważana za trunek dla biedoty i dla studentów. Piwo za tradycyjnie mieszczański napój, a warstwy wyższe piły wino, koniaki czy jakieś słodkie nalewki produkowane z owoców. Ale zawsze chodziło o degustowanie, a nie o upijanie się na umór. Jeśli natomiast chodzi o napoje bezalkoholowe, to może się wydawać, że na stołach królowała herbata, ale nic bardziej mylnego. Dlatego, że przez niektórych herbata była uważana za napój dla ludzi chorych, a hitem XIX wieku była za to kawa. W niektórych domach istniała osobna służąca, która zajmowała się parzeniem kawy i podawaniem w takim pięknym serwisie. Zarówno napoje, jak i jedzenie, które się nie psuje, przechowywano w takim budynku budowanym obok dworu, nazywanym lamusem. Był to taki składzik rzeczy ważnych i mniej ważnych. Ten lamus pierwotnie stał w Rutce, obok pięknego pałacu Ossolińskich, ale zdarzały się lamusy dużo większe, jak na przykład ten dwupiętrowy z Rudy Mazowieckiej. Dzisiaj to słowo kojarzy nam się głównie z powiedzeniem odłożyć coś do lamusa, a więc pozbyć się czegoś. I tak sam lamus trafił do lamusa, bo obecnie takich budynków obok domu się nie buduje. A co z jedzeniem, które psuło się szybciej? Oczywiście wtedy nie było lodówek, ale można było zbudować ich namiastkę w postaci lodowni. Taka konstrukcja była niezwykle charakterystyczna, przede wszystkim dlatego, że wkopywano ją w pagórek i umieszczano w terenie, któremu towarzyszyły drzewa, aby naturalnie chroniły przed słońcem. Równie ciekawie było wewnątrz, zapraszam, przede wszystkim ściany, które izolowały to pomieszczenie, mogły być drewniane albo, tak jak jest w przypadku tej lodowni, mogły być wykonane z kamienia. I teraz kopano duży dół w podłodze, wkładano tam lód, na to krata i dopiero umieszczano tutaj jedzenie, które spokojnie dzięki temu mogło przetrwać w chłodzie w naprawdę ciepłe letnie dni. Dużo więcej problemów było z przechowywaniem nabiału, ale z tym problemem też należało sobie jakoś poradzić. W końcu nabiał był wtedy bardzo popularny. Dlatego budowano takie osobliwe budynki nazywane sernikiem albo w innej wersji sernicą, tak jest na przykład w Panu Tadeuszu.
I teraz dlaczego ten budynek tak dziwnie wygląda? Wszystko ma służyć jednemu celowi, a mianowicie suszeniu serów. Dlatego na czterech palach wybijamy maksymalnie w górę, jak to tylko możliwe, ten budynek i również dlatego nawiercamy otwory w ścianach, aby wiatr spokojnie sobie tam przelatywał. Niestety taka konstrukcja wymuszała używanie drabinki po to, aby wnieść tam świeżo zrobione sery i potem po jakimś czasie wyciągnąć, ale już takie, które zostały wysuszone i dzięki temu poleżą dużo dłużej. Zaraz po posiłku można było wybrać się w podróż, ale większość XIX-wiecznego społeczeństwa była niemobilna i taki chłop najczęściej przez całe życie nie wyjeżdżał poza granice wsi. Zdarzały się takie sytuacje, że kiedy na ulicy, na drodze polnej spotykał eleganckiego pana w surducie, to atakował go albo uciekał, myśląc, że to diabeł. Jeśli dysponował jakimś środkiem transportu, to najczęściej nie był on zbyt komfortowy. Natomiast bogaci dysponowali większymi środkami, więc jeździli też lepszymi pojazdami, jak na przykład ta piękna XIX-wieczna kareta. Ale absolutną rewolucją w XIX wieku było wprowadzenie dyliżansów pocztowych, które za opłatą zabierały również ludzi. I dzięki temu można było przejechać trasę z Warszawy do Krakowa w rekordowo krótkim czasie, zaledwie 23,5 godziny. Śmierć natomiast zrównywała wszystkich i można było w ostatnią drogę wybrać się takim okazałym pojazdem. Tak się składa, że od XIX stulecia obcokrajowcy coraz częściej wyraźnie narzekają na stan polskich dróg. Taki gościniec mógł w tamtym czasie być uważany za luksus, ale istniały miejsca, w których zwłaszcza po tym, kiedy spadł deszcz, po prostu nie dało się do nich dojechać. Pobocza były równie ważne, dlatego że spełniały funkcję miejsc noclegowych dla najbiedniejszych. Natomiast ci trochę bogatsi mogli liczyć na miejsce w karczmie na podłodze, która została wyściełana sianem. A jak mieli jeszcze trochę więcej pieniędzy, to mogli nawet liczyć na pościel, niestety niezmienianą od paru miesięcy. Ci najbogatsi nie spali pod chmurką, ale zatrzymywali się w majątkach krewnych lub znajomych. Jednak życie możnych w XIX wieku to nie tylko jedzenie i podróże, czasami trzeba było trochę popracować i arystokrata czynił to przy takim pięknym biurku jak to. Chociaż tak uczciwie jego praca głównie polegała na nadzorowaniu innych, administratora, ekonoma, którzy czuwali nad jego interesami. Dlatego pan najczęściej spędzał tu czas na pisaniu i czytaniu korespondencji. Co ciekawe, językiem urzędowym w tamtym czasie, jeśli chcieliśmy napisać list, był francuski. I zdarzało się tak, że w rodzinach bogatych język polski był zupełnie nieznany. Pozostały czas wolny spędzano na grach towarzyskich i czytaniu książek. Szczególną popularnością w tamtym czasie wśród kobiet cieszyły się karcone zambony, francuskie romanse, a wśród mężczyzn powieści sensacyjne i historyczne. Większość tych czynności zamierało razem z zapadnięciem zmroku. Wtedy mieszkańcy majątku razem z naturą po prostu szli spać. Okazuje się więc, że ówcześni ludzie wcale tak bardzo się od nas nie różnili. Mieli podobne potrzeby, które realizowali w nieco inny sposób. A nasze dzisiejsze zachowania mają bardzo wiele podobieństw do tych, którymi charakteryzowała się właśnie XIX-wieczna szlachta.